mu żywa, będzie żył na wieki. Kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki. Kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki. Pan zbawi i strupem twoi. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Trzeciego dnia po śmierci Jezusa dwaj z Jego uczniów byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali, rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi, lecz oczy ich były niejako na uwięzi, także go nie poznali. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi, dzień się już nachyli. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyli i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych 11 i innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo Pańskie. Kochani, każda Eucharystia, którą sprawujemy, to również nasz udział z Jezusem, który jest za kratami w więzieniu. Mówimy o ciemnicy, tam właśnie krótko przed swoją drogą krzyżową był torturowany. Jezus, schodząc do tego miejsca, chciał być również z tymi, którzy są za kratami w więzieniu. Chciał, żebyśmy również w tych ludziach
którzy doświadczyli zła w swoich czynach, którzy znaleźli się w izolacji od społeczeństwa. Chciał, żebyśmy tam również dostrzegli Jego obecność. Bo dostrzec Boga w człowieku, który nas miłuje, to potrafią poganie. Ale dostrzec w człowieku, który czyni zło, to potrafi chrześcijan. Chrześcijanie wraz z Jezusem, który w nim trwa. Dlatego dzisiaj Bóg przy tym ołtarzu woła do ciebie. Nie zamykaj się na tych, którzy doświadczyli zła, którzy uczynili zło innym. I pamiętaj, że ci również mogą być zbawieni dzięki Twojej podanej dłoni, dzięki Twojemu pocieszeniu. Ale pamiętaj również, że oprócz tych, którzy trwają zewnętrznie w więzieniu, w izolacji, są również ci, którzy przeżywają wewnętrzne więzienie, o stokroć trudniejsze i boleśniejsze w skutkach. To są ci, którzy trwają w nałogach. Wiemy, jak wiele dzisiaj jest tych nałogów, które nam się udzielają. Wiemy, jak wiele bólu człowiek doświadcza wtedy, kiedy wchodzi w pornografię, wtedy, kiedy wchodzi w alkoholizm, wtedy, kiedy narkotyki są jego chlebem. Wiemy, jak wiele bólu człowiek doświadcza wtedy, kiedy trwa w nędzy nałogów. Wiedz, że taki człowiek, niejednokrotnie pogardzany przez wielu, taki człowiek jest również człowiekiem, w którym jest Bóg. I On od ciebie oczekuje, żebyś zaniósł Go na ołtarz. Jeśli On potrafi zamienić kawałek chleba w swoje ciało, to również potrafi przemienić serce tego człowieka w serce, które będzie kochało. Najwięksi święci w dziejach to ci, którzy dopuścili się najwięcej zła. To ci, którzy zrobili największe bezeceństwa. A pierwszym z nich jest kto? Święty Paweł. Ów Szaweł, który z pasją zabijał chrześcijan. I był dumny z tego, a Bóg go dotknął. Po co? Po to, żeby pokazać tobie, że wtedy, kiedy człowiek czyni zło, to często on nie jest świadomy tego. To często on nie dotknął Jezusa w Eucharystii. To często nie doświadczył miłości. Bóg ciebie woła, abyś poszedł z tą miłością w sobie, gdy spożyjesz komunię świętą, kiedy doświadczysz Jego obecności, czułej miłości w Eucharystii, żebyś poszedł również do tych i pokazał, że warto się dźwignąć.